Witajcie! Z tej strony Monika z OMG Yoga. Przychodzę do Was dzisiaj z taką garścią praktycznych informacji na temat tego, jak zamontować hamak w domu. Dostaję bardzo dużo maili na ten temat. Na mojej stronie jest kilka informacji, które myślę ułatwiają przejście przez ten proces montażowy, ale kilka rzeczy dodam jeszcze i mam nadzieję, że rozwieję Wasze wątpliwości. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, od której trzeba zacząć, to tak naprawdę kotwa w suficie. No i niestety nie każdy sufit nadaje się do tego, żeby umieścić w nim kotwę. Taką kotwę, która utrzyma ciężar człowieka i to jeszcze człowieka w ruchu. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić. Najlepiej udać się do jakiegoś fachowca, do kogoś, kto się zna na budownictwie, może do administratora Waszego budynku. Trzeba wiedzieć dokładnie, jakie jest wypełnienie Waszego sufitu, jaki tam jest zastosowany system, czy są legary, czy ich nie ma, czy jest to tak zwany potoczny żelbet. I to są kwestie takie techniczne, które trzeba oddać w ręce specjalistów. Nie da się na odległość dobrać jednego idealnego systemu dla każdego. Są różne kotwy, są kotwy chemiczne, są kotwy mechaniczne. Można kupić takie specjalne haczyki, do których przymocowane są na przykład cztery małe kotwy, a można zamontować jedną grubą kotwę. Żeby podjąć właściwą decyzję, skonsultujcie się z kimś, kto się zna. Możecie też porozmawiać ze specjalistami w różnych marketach budowlanych. Jeżeli wiecie dokładnie, jaki macie sufit, to oni Wam na pewno powiedzą, co będzie najlepsze. Jeżeli uda Wam się już zamontować tą kotwę, to też często są pytania, czy montujemy jedną, czy dwie. I jeżeli dwie, to wtedy jaki hamak trzeba kupić? No i słuchajcie, nie ma tak naprawdę jednej odpowiedzi na to pytanie, bo można montować hamak na jednym punkcie w suficie, można na dwóch. Kiedy montujemy na jednym, to mamy o wiele więcej rotacji, mamy o wiele więcej pracy z balansem. Jest trochę trudniej, przy większości pozycji jest trudniej, ale jest też więcej zabawy. Możemy kręcić się w kółko. Więc jeżeli o mnie chodzi, zdecydowanie preferuję ten rodzaj montażu, ale wiem, że niektórzy wolą zamontować hamak na dwóch punktach. Taki montaż daje jasno określony tor ruchu, czyli wtedy wiemy dokładnie, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Jeżeli mamy w mieszkaniu mało miejsca, nie będziemy obijać się o meble, tylko będziemy poruszać się po jednym torze ruchu. Innym plusem takiego rozwiązania jest też to, że zazwyczaj hamak daje wtedy więcej podparcia i jest łatwiej wykonać niektóre pozycje. Więc to wszystko jest jakby relatywne, nie ma jednej odpowiedzi, musicie sami zdecydować, na czym Wam zależy i do czego będzie Wam potrzebny ten hamak, też kto będzie korzystał. Czy osoba młoda, dziecko, czy może osoba w wieku 60+, na przykład, to każda z tych grup też wiekowych ma, rządzi się swoimi prawami i dlatego trzeba dobrać to rozwiązanie do osób, które będą ćwiczyły. Dobrze, no to jeżeli uda Wam się już zamontować kotwę jedną bądź dwie, no to wtedy konieczny jest hamak. Na mojej stronie www.omgyoga.pl możecie kupić hamaki nylonowe. To są hamaki, które rekomenduję. Próbowałam ćwiczyć w różnych hamakach, które można kupić i żaden z nich nie sprawdził się tak jak hamaki nylonowe. W takich hamakach ćwiczą ludzie na całym świecie. Ćwiczy Christopher Harrison z Antigravity. To są hamaki, które są bardzo delikatne, które nie są grube, ale jednocześnie są bardzo wytrzymałe. Wytrzymują ciężar osób do 200 kg. No i nie rozciągają się, one są delikatnie sprężone, są delikatnie elastyczne, ale tak naprawdę nie rozciągają się, czyli jeżeli ustawimy sobie hamak na odpowiedniej wysokości, to on już tam zostanie. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo plusów akurat tego materiału. Serdecznie go Wam polecam.
Więc kiedy nabędziecie hamak, to możecie go powiesić na jednym karabinku bądź na dwóch. I teraz pokażę, jak to zrobić. Pierwsza rzecz to należy ten hamak równo złożyć, równo zwinąć. Hamaki, które sprzedaję, zazwyczaj mają już zabezpieczone końcówki i to jest tak na stałe zamontowane, więc mamy ten problem z głowy, bo zawsze materiał jest równo złożony, równo zmarszczony, ale jeżeli tego nie macie, to warto złożyć materiał na pół, zebrać tak równo jak tylko się da. I kiedy macie już taki ogon, to należy go sobie przełożyć przez przedramię. I teraz chwytamy tą krótszą końcówkę i dłonią idziemy od siebie. I chwytamy za długi ogon. I teraz ten długi ogon wyciągamy przez pętlę. I już możemy zawiesić na karabinku. To jest bardzo fajne wiązanie, ponieważ umożliwia też szybkie rozplątanie hamaka. Inna sprawa, to też nie wymaga bardzo dużego zapasu materiału, więc uważam, że to jest najlepszy sposób na montaż. Jeżeli macie tutaj długi ogon i on Wam przeszkadza, można go dodatkowo jeszcze przełożyć przez pętlę i wtedy wszystko ładnie zacisnąć. Warto zostawić nieco dłuższą tą końcówkę dla bezpieczeństwa, żeby ona Wam się na pewno z tego supełka nie wywinęła. Dobrze, to teraz czas na drugą stronę. I tak samo przekładam przez przedramię i dłonią sięgam za tą długą część materiału i wyciągam. I to jest moment, kiedy mogę wziąć do ręki ten sam karabinek i wtedy mogę zamontować na te dwie końcówki hamaka, a mogę wziąć drugi karabinek. Jeżeli jest montaż dwupunktowy, potrzebuję drugiego karabinka. Pamiętajcie, żeby zakręcić wtedy hamak, wtedy ten karabinek ma też lepszą wytrzymałość. No i gotowy. I tak wygląda hamak zamontowany na dwóch punktach. Tak jak mówiłam, można oba supełki zawiązać na jednym karabinku i wtedy mamy montaż jednopunktowy. I teraz co z regulacją takiego hamaka? Ja do domu rekomenduję taśmę Daisy Chain. Nie mówię teraz o montażu hamaka w klubie. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście wyposażyć swoje studio w hamaki, to możecie się do mnie zgłosić, opowiem jak to wygląda. W domu moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to jest taka alpinistyczna taśma Daisy Chain. Należy ją przełożyć przez kotwę i tą jedną końcówkę przełożyć przez oczko z drugiej strony i zawiązać na kotwie. To jest naprawdę bardzo proste rozwiązanie, które umożliwia przepinanie tego hamaka wyżej bądź niżej. Jeżeli macie w domu osoby o różnym wzroście i wszystkie chcą korzystać z tego hamaka, to się naprawdę przydaje. Jeżeli chodzi o montaż w mieszkaniu, to też często dostaję pytania, czy jeżeli sufit jest na wysokości 2,5 metra, to czy jest to odpowiednia wysokość? No i oczywiście, że tak. Wiadomo, im wyżej, tym lepiej. Jeżeli w klubie macie hamak na wysokości 3, 3,5 czy 4 metry, to wiadomo, że możecie wtedy zrobić więcej. Co to znaczy więcej? Więcej to znaczy możecie wspiąć się wyżej i zrobić więcej akrobatycznych pozycji. Jeżeli chodzi o taką zwykłą, bardzo prostą, prozdrowotną praktykę aerial jogi, to naprawdę nie ma takiej konieczności, żeby montować hamak wyżej. Wysokość 2,20 nawet, 2,5 będzie ok do takich bardzo prostych pozycji, do prostych podwieszeń. Często pytacie też, ile miejsca trzeba dookoła tego hamaka, żeby było bezpieczniej, żeby właśnie nie obijać się o meble. Więc zazwyczaj wystarczy przestrzeń o wielkości 3 metrów kwadratowych. Czyli jak rozłożycie szeroko ramiona na boki i zrobicie obrót 360 stopni, to powinniście nie napotkać po drodze żadnych mebli. Jeżeli tak jest, no to jest zdecydowanie odpowiednia wielkość do bezpiecznej praktyki. Często pytacie mnie też, czy przydaje się krętlik.
No i muszę przyznać, że do takiej podstawowej praktyki aerial jogi krętlik nie jest potrzebny. Krętlik sprawia, że kręcimy się niemal nieustannie. I to jest bardzo fajne, kiedy robicie już trudniejsze rzeczy, od aerial jogi przechodzicie w stronę aerial dance, kiedy macie występy. To ten krętlik sprawia, że wasza choreografia wygląda jeszcze bardziej spektakularnie. Ale w sytuacji, kiedy po prostu ćwiczycie w domu, to uważam, że krętlik nie jest potrzebny. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na większość nurtujących was pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to koniecznie pytajcie mnie w komentarzach. Możecie też napisać do mnie wiadomość. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. A tymczasem pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia.